Będąc z wizytą w Szyłowie, widzę duże możliwości skorzystania z środków unijnych, choćby modernizacja szkoły, przed którą stoimy, jest spora szansa na to, żeby ten obiekt zmodernizować za środki unijne. Ale i druga dobra wiadomość również dla dzieciaków z Szyłowa, to rusza program, w przyszłym roku ruszy program budowy delfinków. Są to czterotorowe pływalnie. Pilotażowy program wymyślony na Dolnym Śląsku, ale realizowany również przy współpracy z ministerstwem. Szacujemy, że koszt takiego delfinka to około 3 miliony złotych, z tego milion pochodziłoby z budżetu województwa dolnośląskiego, milion z Ministerstwa Sportu i milion musiałaby wyłożyć samorząd danego samorządu, czyli samorządu gminnego lub samorządu powiatowego.